Za nami piąty etap, etap do Rzeszowa spod Olimpu Nagawczyna. Etap pagórkowaty, mówiło się od początku, Darku, że etap dla uciekinierów. No i rzeczywiście ta ucieczka dosyć długo jechała przed peletonem. Niestety w tej ucieczce tym razem ani kolarza CCC Sprandi, ani żadnego z reprezentantów Polski. Tak, szkoda, że nie mieliśmy naszych przedstawicieli, bo ucieczka miała szansę dojechać do mety. TJ Van Garderen walczył długo, blisko już był mety, zanim został złapany. Gdyby tak kilku kolarzy, jeszcze dwóch, trzech jechało razem z TJ-em do samego końca, była szansa na zwycięstwo etapowe z ucieczki. Maciej Paterski niestety dzisiaj stracił koszulkę najlepszego górala. No, miejmy nadzieję, że jutro o nią będzie walczył i ją odzyska z powrotem. Są dwa etapy, na których można zdobyć sporo punktów, także ja myślę, że rzeczywiście ta walka o klasyfikację górską będzie trwała. Podobnie pewnie jak walka o klasyfikację najaktywniejszych. Bardzo ładna trasa dzisiaj. Trzeba przyznać, że naprawdę wszyscy to powtarzali, że niesamowite widoki i fajne te pagórki, ten ostatni podjazd pokonywany dwukrotnie. Ja myślę, że to było takie dobre urozmaicenie tej trasy do Rzeszowa. Tak, myślę, że właśnie fajnie, że gdy kolarze wjechali na łany po raz drugi, zjechali do Rzeszowa i już nie było w mieście rundek małych po centrum. Tak jak było jeszcze rok temu i wcześniej na etapach w Rzeszowie. Także dzisiaj była możliwość taka zrobienia selekcji na ostatnim podjeździe, a później już się tak aż bardzo peleton nie połączył, bo nie było na to czasu. No ale mimo wszystko jeszcze kilku tych bardzo dobrych sprinterów było w pierwszej grupie, no bo ci sprinterzy jednak taki nawet stromy, ale niezbyt długi podjazd, no spokojnie pokonują. Nas najbardziej interesuje oczywiście walka o klasyfikację generalną, tutaj cały czas trwają rozmowy. No Peter Sagan dzisiaj za bardzo nie powiększył tej swojej przewagi nad Rafałem Majką i nad innymi rywalami, bo zamknięty w końcówce przez Lukę Mezgeca nie zdołał finiszować. Jak myślisz, jak to będzie się rozwijało na tym jutrzejszym etapie, no bo nie, ten ostatni zostawmy jeszcze, ale na kolejnym. No, dzisiaj Peter dorzucił 4 sekundy, czyli 20 sekund ma nad Rafałem. No jutro te podjazdy nie są aż takie trudne, aby Peter Sagan ich nie wytrzymał. Myślę, że jutro przyjedzie też w pierwszej grupie i tak naprawdę jest kandydatem do zwycięstwa jutro na jutrzejszym etapie w Zakopanem, bo finisz jest taki, wiemy, pod krokiem tam taki pasujący Saganowi. Także jutro myślę, że nic się nie zmieni. Czyli nie sądzisz, że tam może już być takie, że Sagan w pewnym momencie nie wytrzymasz, bo pracuje trochę dla Rafała i odpuści? Raczej jutro nie. Myślę, że jutro Peter Sagan poradzi sobie z tym etapem. Jakby miał coś stracić, to dookoła Bukowiny Tatrzańskiej. Tam będzie już trudniej. No i dojazd do mety w Bukowinie też jest wymagający. Rafał już tam wygrywał swój etap w Tour de Pologne, wie jak to zrobić, zaatakować na solo i wygrać. No i myślę, że taki bym obstawiał scenariusz. Jutro jeszcze grupka niezbyt duża, gdzie jest Peter Sagan, gdzie jest Rafał Majka. Peter Sagan wygrywa, Rafał jest wysoko. A jednak ten etap do Bukowiny Tatrzańskiej, tam króluje Rafał Majka. No i jeszcze jedno, trzymamy kciuki mocno za Marka Rutkiewicza. Pechowy strasznie wyścig dla Marka. Wiemy, jak Marek się do tego wyścigu przygotowuje, wiemy, jak ważny to jest dla niego wyścig. No i dzisiaj znowu niestety w końcówce pech. Nie Marka, bo to nie Marek spowodował kraksę, ale niestety Marek leżał, więc Marku, kuruj się i mamy nadzieję, że na tych etapach górskich jeszcze Marek pokaże się z dobrej strony. Wiemy, jak potrafi zjeżdżać na tych trudnych zjazdach właśnie w Tatrach, więc mamy nadzieję, że jeszcze nam się na trasie pokaże. No i liczymy na to, że te dwa etapy to rzeczywiście będzie wielkie kolarskie widowisko i liczymy na to, że Rafał będzie zwycięzcą tego wyścigu, a jak to się wszystko potoczy, poopowiadamy po kolejnych etapach. Witam wszystkich, z tej strony Alan Banaszek z ekipy CCC Sprandi Polkowice. Pozdrawiam wszystkich fanów nowego facebookowego profilu Tour de Tour by Jaroński and Provoz. Ja jestem w Danii. Dzisiaj dojechałem po czwartym etapie Tour de Pologne, gdzie dziewiątym miejscem zakończyłem tak jakby swój udział w tym wyścigu. Teraz przygotowuję się do mistrzostw Europy, których start jest w sobotę. Co do etapu to no, było zimno, strasznie zimno było. Kurde, zastanawialiśmy się, czy zakładać potówki z chłopakami, ale jednak odpuściliśmy. Oczywiście żarty, no było strasznie gorąco.
było strasznie gorąco, te ciepło doskwierało chyba wszystkim. Bardzo szybko, długi etap, naprawdę była mordercza pogoda, ale ja jakoś to przetrwałem i dałem z siebie wszystko na końcówce. Naprawdę było ostatnie kilometry po mieście, w Zabrzu były bardzo szybkie. Także myślę, że 9 miejsce jest w miarę ok. Jestem zadowolony. Pomoc od ekipy była tego dnia nieoceniona. Naprawdę dali siebie wszystko, żeby dać mi dogodne miejsce na finish i przez cały etap zresztą. Adrian Kurek zresztą najbardziej chyba mi pomógł na końcówce, bo to co zrobił to naprawdę mistrzostwo. Także pozdrawiam, obiecuję walkę na Mistrzostwach Europy i naprawdę myślę, że jest szansa, żeby coś fajnego tam zrobić. Adrian startuje w niedzielę, także też trzymajcie za niego kciuki, jak i za mnie. Ciao! Buziaki! Czas na ogłoszenie wyników naszego pierwszego konkursu. Czapeczka wędruje do Krzysia Brola, który był jako drugi odpowiedział, a więc natychmiast zgadł, że Rafał Majka zajmie 26 miejsce na czwartym etapie. A skarpetki Kuba Burek i Krzysztof Zdrzałka. Napiszcie nam swoje adresy i numery telefonów dla kuriera w wiadomości. Gratulacje. No i przypominamy o naszym głównym konkursie. Wczoraj zadaliśmy pytanie i podpowiem Wam tylko tyle, że cały czas jeszcze jest szansa na główną nagrodę. Najsłynniejszy pomnik w Rzeszowie. Już nie będę mówił, jak on się nazywa, to pewnie wszyscy wiedzą. Czy najsłynniejszym człowiekiem dzisiaj będzie Dan Van Poppel, który wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne? Tego nie wiemy, ale pewnie szybko zapomnimy o tym zwycięstwie. Powiało dzisiaj troszkę tak z rana, ale później upał był. No a później się pojawił deszcz. Oprócz tego pomnika, etap dla mnie i Van Poppela oczywiście, etap dla mnie wygrała pewna myjnia kilka kilometrów przed metą. Panowie przygotowali się na upał, wystawili odpowiednie urządzenia, żeby zrobić kolarzom prysznic, a później padało, ale i tak prysznic był. No to taka polska produkcja, jak coś zaplanowane, to trzeba zrobić, nieważne od okoliczności. Niezależnie od okoliczności, liderem wyścigu jest oczywiście w dalszym ciągu Peter Sagan, no ale teraz czekają nas dwa interesujące etapy. Nie pozostaje więc mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Majka czy Sagan? Sagan czy Majka? Majka czy Sagan? Dobranoc.